myśląc przy tej Ewangelii, też pomyślałem, że czasem człowiek nienawidzi siebie za to, że nie jest taki, jaki chciałby być. Ta Ewangelia też mi dała w ten sposób pomyśleć. Bo każdy człowiek wzrasta z wiarą w to, że jego życie będzie serią sukcesów, że będzie bezpieczne, piękne, udane, idealne, cudowne. Mając gdzieś tam 20 lat, każdy tak myśli, że wszystko teraz już będzie super. Uważamy też, że inni ludzie powinni być dla nas, powinni zaspokajać nasze pragnienia, oczekiwania, powinni nas kochać, rozumieć, służyć nam. Czasem tak bardzo nam zależy na tym, by inni nas kochali, że nawet udajemy miłość, by kogoś rozkochać w nas samych. Udajemy iskrę, żeby podpalić kogoś i żeby było ciepło. Mamy więc na samym początku taką idealną wizję świata i wygórowane oczekiwania do siebie i do życia. Prawdą jest jednak to, że im idealniejsza jest wizja naszego życia, tym rozpaczliwej znosimy zetknięcie z rzeczywistością. Być może, tak myślę, on, ten chory, też był takim człowiekiem z idealnymi życzeniami do siebie i życia, ale gdy rzeczywistość go przygniotła, rzuciła w łoże słabości, to już teraz nie może siebie znieść, gdy nie dzieje się tak, jakby chciał, i nie ma życia idealnego, nienawidzi siebie, bo nie jest taki, jakby chciał i jest inaczej, niż sobie wymarzył. No i czy tak nie jest w życiu, że są takie powody, z których wchodzimy nienawiść do siebie, bo nie jest tak, jakbyśmy chcieli? Mamy takie chore, chorobliwe pragnienia. Na przykład, kiedy żyję takim przekonaniem, że muszę koniecznie zawsze odnosić sukcesy. Musi mi się we wszystkich przedsięwzięciach udawać, jakich podejmuję, w relacjach z innymi. Bo jeśli mi się nie udaje, to znaczy, że jestem do niczego i wszystko już nieważne jest. Ponieważ nigdy nie powinienem przegrać, dlatego jedna porażka zamyka mnie całkowicie na wszystko. Pars pro toto, z części o całości, generalizacja. Skutek takiego przekonania jest taki, że wpadamy w większy dół niż w sadzawkę, myślę. W poczucie nieudacznictwa, żyjemy pretensją do siebie samych, odmawiamy sobie wtedy prawa do dalszego życia. No i oczywiście efekt końcowy, nienawiść do siebie, bo nie było idealnie. Albo inni ludzie muszą koniecznie zawsze mnie traktować ze zrozumieniem, uprzejmie, z szacunkiem, zawsze powinni mnie kochać. A jeśli tak nie będzie, to są niedobrzy, nie mają prawa być szczęśliwi. Skutek jaki jest? No skoro inni nie mają prawa być szczęśliwi, to ja też nie będę szczęśliwy. Jeśli nienawidzę innych, to nienawidzę też siebie. No i znowu mamy problem. Albo ktoś osiągnął już jakiś sukces, jest wielkim, nie wiem, artystą, biznesmenem, wtedy ogarnia go też takie fałszywe przekonanie, że warunki, w których żyje, muszą być koniecznie komfortowe, perfekcyjne, wygodne, przyjemne, najlepsze. A jeśli tak nie jest, to on się czuje okropnie. Nie może tego znieść i cały świat jest do niczego. No i mamy efekt takiego roszczenia, frustracja, złość, szukanie gratyfikacji w nałogach, w końcu nienawiść do siebie. Patrzcie, ciekawe, że bardziej oszczędzają ci bogaci niż ci biedni, nie? I oni są bardziej znerwicowani i sfrustrowani. Jeśli ktoś ma na przykład w banku 100 zł i przyrost ma 1000 zł, to jest zadowolony, ale jeśli ma 1000 zł i ma przyrost 100, to już jest niezadowolony. Bogatszy jest zawsze niezadowolony z przyrostu i ciągle się boi stracić. Im większe roszczenia do komfortu życia, tym większy stres, im tym większa nerwica i tym większe niezadowolenie. No i wreszcie myślę, że jest takie jeszcze przekonanie, które nas popycha w nienawiść do siebie, kiedy mam takie założenie, że wszystkich muszę zadowolić. Że wszystkim muszę spełnić oczekiwania, bez względu na cenę, jaką płacę. Nie mogę nikogo zawieść, podpaść. Muszę się absolutnie podporządkować, by inni ze mnie byli zadowoleni. A jeśli tak nie jest, to nie będę z siebie zadowolony i będę się nienawidził. I tu strach przed dezaprobatą prowadzi do autodezaprobaty. Trzeba zadowalać kogo? Na pewno Boga.
I na pewno tych, na których nam zależy, ale wszystkich się nie da. To jest niemożliwe. Dobrze jest czasem, a nawet często doświadczać słabości, bo ona najlepiej otwiera nas na moc Boga, na modlitwę, która sprowadza wsparcie z góry. Dobrze, że inni czasem nie są dla mnie przyjemni i nie otaczają mnie nadmiarem emocjonalnego ciepła, bo nie otwierdzają mnie w egocentryzmie i uczą pokory. Dobrze jest czasem poczuć się niekomfortowo albo nie żyć w najlepszych warunkach, gdyż daje to jednak człowiekowi pewnego ducha ubóstwa, nie umacnia w nim pychy i człowiek ma wtedy czas myśleć o Bogu i o sobie, bo nadmiar komfortu prowadzi do tego, że człowiek nie ma czasu, bo czas to pieniądz. Jezus znalazł go w świątyni i rzekł: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby cię coś gorszego nie przydarzyło. Nienawidzi, być może siebie nienawidził też za swoje grzechy, a nie tylko dlatego, że miał chore przekonania albo był samotny. Chociaż słowa Jezusa brzmią tajemniczo, nie powiedział, jakim grzechem ten człowiek był zniewolony, ale wskazał przyczynę jego stanu właśnie w grzechach. Ciekawe, dlaczego tak ukrył ten grzech. Po tym wszystkim, co powiedzieliśmy wyżej, możemy się domyślać, że jego grzechami być może były takie pyszne, idealne życzenia, roszczenia wygórowane, perfekcyjne, egocentryczne, może nawet narcystyczne, które popchnęły go w jakiś chory stan ducha i w końcu spowodowały autentyczną chorobę. W XXI wieku widać to namacalnie, a nawet groteskowo. Ktoś sobie robi botoks albo powiększa sobie różne części ciała, nie powiem jakie, deformuje swoje ciało, co powoduje niekiedy komplikacje chorobowe. I mały procent ludzi w ogóle jest z siebie zadowolony po operacjach plastycznych, każdym z latami na pewno ta satysfakcja mija. A inni mają nawet komplikacje zdrowotne, ich życzenia idealne wcale im nie pomagają lepiej się poczuć. To taki przykład może groteskowy. Ale tak jest, tych życzeń takich, żeby być idealnym, pięknym, boskim, jak bogini, czy jak Bóg młody, robi się później groteska. Myślę o tym chorym, myślę o jego powodach nienawiści do siebie, myślę o nienawiści w ogóle. Był na pewno niezadowolony z siebie, z tego, że jest samotny może. A samotny był, bo za dużo oczekiwał może od innych i od siebie, a to odstrasza. Więc pogrążył się w samotność, tak. Jak się za dużo od kogoś oczekuje, od innych oczekuje, to człowiek się staje samotną wyspą. Pogrążył się być może w jakieś grzechy ciała, które spotęgowały w nim nienawiść do siebie. Im więcej żądał dla siebie od innych, tym bardziej inni go opuszczali, tym bardziej wzmagała się w nim samotność. A ta, jak zawsze, szuka wynagrodzenia, gratyfikacji. Zapewne w grzesznym zaspokojeniu swego ciała. Kiedy żyjemy przekonaniami, że zasługujemy na coś lepszego niż to, co ofiaruje nam życie, a więc gdy pielęgnujemy sobie pychę, tak łatwo upadamy na przykład w seksualne uzależnienia. Ogromne żądanie uprzywilejowania i komfortu szybko przechodzi, gdy nie jest spełniane w grzechy ciała. A stąd już bardzo niedaleko do odrazy, do siebie samego, do nienawiści. Kiedy żądam zauważenia, przywilejów, przecenienia, tego wszystkiego nie otrzymuję, bo inni od nas się odsuwają. Samotność powoduje upadek jeszcze niższy niż dno sadzawki, prosto w błoto żądzy. Popatrzcie, ten człowiek poszedł z łóżką, z łóżkiem do domu. Jakże symbolicznie subtelnym i dyskretnym symbolem jest noszenie takiego łóżka. Cóż bowiem za grzechy mogą się kojarzyć akurat z łóżkiem. W sumie to mowa jest tak naprawdę o materacu czy macie, ale przetłumaczono to jako łóżko. Dobrze, jest to bardziej wyraziste. Jezus uzdrawił jego samo odniesienie. Pokazał, że jest on nie tyle grzesznikiem, co raczej kochanym grzesznikiem i że tylko Bóg może rozwiązać jego problemy, nikt inny. I że Bóg nie jest obojętny na jego problem,
Chociaż on sam z powodu swoich problemów może już się znienawidził i czuł odrazę do siebie i był już w kompletnym rozkładzie i nie chciało mu się już nic zrobić. To wszystko, co powiedziałem, jeszcze raz wraca do tych słów Jezusa. Kto nie znienawidzi swojego życia na tym świecie, no nie otrzyma życia wiecznego. W jakim sensie znienawidzę? Cokolwiek bym tu zrobił, czegokolwiek bym szukał, jakichkolwiek boskich czy idealnych warunków, wcześniej czy później wszystko się rozsypie. Trzeba zainwestować piętro wyżej, do banku, który jest w sercu Jezusa. Złożyć wszystkie swoje wyrzeczenia, czyli oszczędności. Dobrze, że nam się nie powodzi najlepiej, bo może by nas to uwiodło. Dobrze, że może przeżyliśmy też samotność, bo może byśmy nie wydobyli się z jakiejś relacji i nie spotkali Boga. Dobrze, że bywa trudno. Oddajmy dzisiaj naszemu Bogu swoje życie. Pomyślmy o tamtym życiu, o życiu wiecznym. Chociaż wydaje się być ono odległe, nikt z nas nie wie, jak bliski jest. Być może jeszcze dzisiaj będziemy musieli się z nim spotkać. Więc korzystajmy z tej chwili Eucharystii i oddajmy Panu nasze życie na tym świecie, żeby On nam dał życie na tamtym. Amen.